Jedna dawka Astry, druga Pfizera. Jest reakcja w Hofho, nie rekomenduje mieszania szczepionek przeciw COVID-19. Jak dotąd nie ma danych, na podstawie których można zalecić łączenie różnych szczepionek przeciwko COVID-19, stwierdził ekspert Światowej Organizacji Zdrowia Rogerio Gaspar. Decyzję zalecającą taką politykę w stosunku do niektórych pacjentów wydała wcześniej Francja. Dyrektor WHO do spraw regulacji leków i szczepionek odniósł się w ten sposób podczas konferencji prasowej do decyzji francuskiego Urzędu Sanitarnego HAS, który zalecił, by osoby poniżej 55 roku życia, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca, w ramach drugiej dawki dostały zastrzyk preparatu Pfizera lub Moderny. Ma to związek z rzadkimi przypadkami niebezpiecznych zagrzepów w tej grupie. Jak podkreślił Gaspar, mieszanie różnych szczepionek, choć stosowane w niektórych innych chorobach, nie było jeszcze przedmiotem kompleksowych badań w przypadku szczepionek przeciwko COVID-19. Takie badanie jest prowadzone w Wielkiej Brytanii, ale wyniki spodziewane są najwcześniej latem. Wkrótce decyzja WHO w sprawie chińskich szczepionek. Gaspar zapowiedział również, że eksperci WHO są blisko wydania opinii na temat włączenia chińskich preparatów firm Sinopharm i Sinovac na listę autoryzowanych przez organizację środków. Decyzja w sprawie co najmniej jednej z nich zostanie podjęta 26 kwietnia. Wpisanie na listę WHO jest konieczne do dystrybucji szczepionki w ramach programu COVAX, mającego zapewnić dostęp do szczepionek dla uboższych krajów. Dotychczas na liście znalazły się preparaty Pfizera, Moderny, AstraZeneca i firmy Johnson & Johnson.